Oglądacie główne wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Grabacki, zapraszam. Zarządzam wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja. Tak, proszę państwa, oczywiście będę kandydował w tych wyborach prezydenckich. To już pewne. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie ogłosił udział w wyborach. Proces sądowy może będzie mógł być podważany przez inne instytucje, jak również inne organy, nie tylko wewnątrz kraju. Sędziowie mają stosować prawo, mają wymierzać sprawiedliwość, ale podobnie jak inni obywatele są równi wobec prawa i prawo również się ich dotyczy. Ustawy sądowe podpisane przez prezydenta wprowadzają m.in. nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nasze najbardziej ekscytujące historie nie zostały jeszcze opowiedziane. Nasze najwspanialsze podróże jeszcze się nie odbyły. Wiek amerykański, amerykańska epopeja, amerykańska przygoda dopiero się rozpoczęła. Nasz duch jest wciąż młody. Słońce wciąż wschodzi. Łaska Boża wciąż świeci. Moi drodzy Amerykanie, najlepsze jeszcze przed nami. Thank you. God bless you and God bless America. Thank you very much. Prezydent Donald Trump przedstawił przed połączonymi izbami kongresu doroczne orędzie o stanie państwa. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów prezydenckich. Odbędą się one w niedzielę 10 maja. Oznacza to, że ewentualna druga tura nastąpi 2 tygodnie później, 24 maja. Zarządzam wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 roku. Do tego postanowienia jest dołączony załącznik, który jest kalendarzem wyborczym pozytywnie zaopiniowanym przez Państwową Komisję Wyborczą. I to postanowienie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim. Z tego co wiem, może to mieć miejsce już dzisiaj. Najpóźniej stanie się to w dniu jutrzejszym i od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli rozpocząć formalnie kampanię wyborczą. A urzędujący prezydent Andrzej Duda potwierdził dziś podczas spotkania z wyborcami w Lubartowie w województwie lubelskim, że będzie ubiegał się o reelekcję. Przypomnijmy, kadencja prezydenta Dudy upływa 6 sierpnia. Ja wiem, że pani marszałek Elżbieta Witek wydała dzisiaj zarządzenie wyborów prezydenckich, że te wybory, jak zapowiedziała, odbędą się zgodnie z tym, co zdecydowała 10 maja. Tak, proszę państwa, oczywiście będę kandydował w tych wyborach prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustaw sądowych. Wprowadzają one m.in. nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nowe zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzja prezydenta wywołała furię opozycji i części środowiska sędziowskiego. Z ich strony pod adresem głowy państwa padają oskarżenia o zdradę demokracji i dążność do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Aleksandra Zarzycka. Pod ustawą dyscyplinującą sędziów i wprowadzającą zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego od wczoraj znajduje się już podpis prezydenta Andrzeja Dudy, za co wdzięczni są prezydentowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzą, te przepisy zatrzymają ten chaos, jaki usiłują do wymiaru sprawiedliwości wprowadzić niektórzy sędziowie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zdania, że to zatrzyma kolejne
próby wprowadzania anarchii w polskim wymiarze sprawiedliwości. Z drugiej strony, ze strony polityków opozycji są mocne słowa i zarzuty wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Jak słyszymy, prezydent zdradził Polskę, zdradził Polaków, zdradził praworządność i demokrację. Jak mówią politycy opozycji, prezydent po prostu boi się prezesa Prawa i Sprawiedliwości, boi się Zbigniewa Ziobry i po prostu bez refleksji podpisał przepisy, które wprowadzają nas na drogę do autorytarnych dyktatur Wschodu. Takie słowa ze strony opozycji. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat będzie z całą mocą bronić sędziów, których spotykać będą represje. Konsekwencje podpisu pana prezydenta są szczególnie poważne dla wszystkich obywateli naszego kraju, gdyż proces sądowy może będzie mógł być podważany przez inne instytucje, jak również inne organy, nie tylko wewnątrz kraju. Ostateczna decyzja Andrzeja Dudy, która stanie się zapewne elementem też decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ przypomnijmy, że Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zabezpieczenie właśnie ustawy kagańcowej i niefunkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, może być przesłanką dla bardzo wielu Polaków do tego, żeby nie głosować na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. No nie możemy sobie pozwolić na anarchię w tym obszarze, nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że sędziowie będą decydować arbitralnie o tym, kto jest sędzią, a kto nie, że będą wchodzili zarówno w kompetencje i wyłączne prerogatywy prezydenta, jak i parlamentu. Sędziowie mają stosować prawo, mają wymierzać sprawiedliwość, ale podobnie jak inni obywatele są równi wobec prawa i prawo również się ich dotyczy. I jest już reakcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już po podpisaniu przez prezydenta ustawy dyscyplinującej sędziów, Trybunał zażądał wyjaśnień ze strony polskiego rządu na temat Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał dał polskiemu rządowi czas do 13 lutego, by złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Sędzia Paweł Juszczyszyn, zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, pojawił się dziś rano w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Godzinę później rzecznik olsztyńskiego sądu poinformował, że sprawa, w której uczestniczy Juszczyszyn, została zdjęta z wokandy, ponieważ inny sędzia jest chory. Podobnie jak 6 innych spraw, w których uczestniczy sędzia Juszczyszyn. Nie wiadomo, na kiedy sprawy zostały przełożone. W odczytanym w sądzie oświadczeniu Juszczyszyn zaznaczył, że nie ma faktycznej możliwości orzekania. Jak powiedział, pozostaje jednak gotowy do orzekania w imieniu Rzeczpospolitej w sprawach obywateli. Już najbliższą sobotę w samo południe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie odbędzie się manifestacja w obronie suwerennego prawa Polski do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Organizatorami manifestacji są kluby Gazety Polskiej i skupiający wiele wybitnych osobistości Komitet Suwerenni. O tym, dlaczego warto wziąć udział w sobotniej manifestacji, mówił na antenie Polskiego Radia 24 Stanisław Fudakowski, opozycjonista w czasach PRL, wchodzący w skład Komitetu Suwerenni. Sama suwerenność naszych decyzji się nie dokona samoczynnie. My musimy każdy z osobna włożyć swój wkład. Zwracam się tutaj, korzystając z wystąpienia w Radiu 24, do ludzi młodych, zwłaszcza młodych, aby naprawdę zdali sobie sprawę, że wcześniej czy później ten puchar zwany Polską wpadnie w ich ręce. I teraz jest właśnie egzamin z waszej gotowości do odważnego, dzielnego i odpowiedzialnego życia. Zerwijcie z byle jakością. Jedźcie do Warszawy w tą sobotę 8 lutego, godzina 12, Trybunał Konstytucyjny, ulica Szucha, Warszawa. Zapraszam i bardzo proszę, żebyśmy nie wahali się. Jedźmy do Warszawy. Ojciec marszałka Senatu Stanisław Grodzki był funkcjonariuszem Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tak wynika z akt Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawę komentował w programie Dorotykani Koniec Systemu historyk profesor Jan Żaryn.
Pan Stanisław Grodzki był komunistą w sensie beneficjenta systemu, to znaczy młodego człowieka, który nie ma refleksji na temat tego, że uczestniczy de facto w źle, jakim jest bardzo drastyczne i dramatyczne w skutkach niszczenie polskich żywiołów niepodległościowych na rzecz trwania Polski Ludowej. Polska Ludowa staje się jedyną ojczyzną dla jednych Polaków, dla drugich przekleństwa. Syn nie dziedziczy z przymusu poglądów swojego taty. Natomiast słabość obecnego marszałka Senatu polega na tym, że nie jest on człowiekiem otwartym wobec tego dziedzictwa i nie jest zainteresowany, żeby o tym dziedzictwie rozpowiadać, a na przykład krytycznie, by odnieść się do swojego własnego życiorysu, który mógł być wyborem zupełnie innym. Zmieniamy temat. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił dziś, że po zakończeniu badania materiału pobranego od 30 pacjentów, którzy w niedzielę wrócili z Chin, z miasta Wuhan, w żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności koronawirusa. W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Oznacza to, że tych 30 pacjentów, którzy obecnie znajdują się w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na dzień dzisiejszy nie są nosicielami koronawirusa. Planujemy pod koniec tygodnia ponowne badanie tych pacjentów. W tej chwili stan zdrowia tych osób jest dobry. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, że wykazują objawy infekcji. W całym kraju mamy pod obserwacją 35 pacjentów, a w monitoringu Państwowych Służb Sanitarnych 480 osób. Tymczasem nic nie wskazuje na to, żeby pomimo środków zaradczych podjętych przez władze Chin udało się zatrzymać epidemię koronawirusa. Liczba zarażonych szybko rośnie, choroba rozprzestrzenia się też w innych krajach. Jak poinformował na specjalnej konferencji prasowej minister zdrowia Chin Ma Xiaowei, według najnowszych badań koronawirus przybrał postać wywołującą poważniejsze dolegliwości, a także łatwiejszy sposób rozprzestrzeniania się. Naukowcy przyznają, że koronawirus przystosował się szybciej do organizmów ludzkich niż SARS, przez co może być potencjalnie groźniejszy. Jednak wciąż nie są znane pełne dane na jego temat. Według naukowców minie wiele tygodni, zanim zostanie on dokładnie zbadany. Obecny wskaźnik zarażeń wirusem R0 wynosi 2,2, co oznacza, że ponad 2 osoby ulegną zarażeniu od chorego pacjenta. Wskaźnik ten jest wyższy niż sezonowej grypy oraz grypy hiszpańskiej z 1918 roku, która doprowadziła do śmierci 50 milionów osób. Tymczasem w Azji odnotowano kolejne przypadki zarażenia koronawirusem. W Korei Południowej wykryto go u kolejnych 2 osób, które zaraziły się od chorych przebywających poza ogniskiem epidemii w chińskim Wuhan. W Tajlandii wykryto obecność wirusa u kolejnych 6 osób, w tym 4 Tajlandczyków i 2 Chińczyków. Małżeństwo z Tajlandii zaraziło się wirusem podczas pobytu w Japonii. Z kolei 2 kierowców z Tajlandii uległo zarażeniu w trakcie przewożenia turystów z Chin. Kolejne przypadki choroby wykryto u 2 Malezyjczyków ewakuowanych z Wuhan, a także u 10 pasażerów statku wycieczkowego, który obecnie jest zacumowany w japońskim porcie Yokohama. Ponad 3700 pasażerów statku zostało objętych przymusową kwarantanną. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, władze Tajwanu poinformowały o całkowitym zakazie wjazdu dla mieszkańców Chin kontynentalnych. Zaostrzone środki ostrożności wprowadził również Hongkong, gdzie każda osoba przybywająca z Chin będzie poddawana przymusowej kwarantannie. Teraz o dorocznym orędziu o stanie państwa, które Donald Trump wygłosił minionej nocy czasu polskiego przed Połączonymi Izbami amerykańskiego kongresu. Nie zabrakło wzajemnych afrontów prezydenta wobec demokratów i vice versa. Trump przedstawił też wizję przyszłości Ameryki, której częścią jest podbój kosmosu.
Jeszcze przed wygłoszeniem orędzia doszło do bulwersującej sytuacji, w trakcie której Donald Trump nie uścisnął wyciągniętej w geście powitania ręki spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. W orędziu Trump chwalił się sukcesami gospodarczymi, które Ameryka odniosła w czasie jego prezydentury. Wrogowie Ameryki ustępują. Bogactwo Ameryki rośnie i zapowiada się dla niej świetlana przyszłość. Lata kryzysu gospodarczego minęły. Years of economic decay are over. W ciągu zaledwie trzech krótkich lat zniszczyliśmy mentalność amerykańskiego upadku i odrzuciliśmy ograniczenie pozycji Ameryki. Rozwijamy się w tempie, które jeszcze niedawno było niewyobrażalne i nigdy, ale to nigdy nie wrócimy do poprzedniego poziomu. Stopa bezrobocia jest najniższa od ponad pół wieku, a średnia stopa bezrobocia podczas rządów mojej administracji jest niższa niż podczas jakichkolwiek innych rządów w historii naszego kraju. Sporo miejsca w orędziu prezydent poświęcił zmianom w amerykańskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych, które przeprowadziła jego administracja. Zanim objąłem urząd, składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie 5 lat. Szybko podjąłem działania, by zapewnić niedrogie alternatywy. Nasze nowe rozwiązania są nawet o 60% tańsze i lepsze. Złożyłem również żelazne zobowiązania wobec amerykańskich rodzin. Zawsze będziemy chronić pacjentów objętych wcześniejszymi warunkami. Trump odniósł się również do zawartych przez jego administrację międzynarodowych umów gospodarczych, przede wszystkim z Chinami, które w jego ocenie zdecydowanie poprawiły pozycję amerykańskiej gospodarki. Podkreślił też znaczenie działań, których celem było ograniczenie nielegalnej imigracji do USA z Ameryki Środkowej. Zawarliśmy historyczne umowy o współpracy z rządami Meksyku, Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali. W wyniku naszych bezprecedensowych wysiłków odsetek nielegalnego przekraczania granicy spadło 75% od maja i spada bez przerwy od 8 miesięcy. W trakcie przemówienia Donald Trump ogłosił również założenie amerykańskiego programu kosmicznego Artemis, który zakłada ponowne lądowanie misji załogowej na Księżycu do 2024 roku. Jednak jest to jedynie przystanek do osiągnięcia głównego celu programu, którym jest lądowanie amerykańskich astronautów na Marsie. Trump wyraził przekonanie, że zawarte w XIX-wiecznym manifeście objawione przeznaczenie, prawo Ameryki do zajęcia w całości obszaru od Atlantyku do Pacyfiku, powinno zostać rozszerzone do przestrzeni kosmicznej. Nasze najbardziej ekscytujące historie nie zostały jeszcze opowiedziane. Nasze najwspanialsze podróże jeszcze się nie odbyły. Wiek amerykański, amerykańska epopeja, amerykańska przygoda dopiero się rozpoczęła. Nasz duch jest wciąż młody. Słońce wciąż wschodzi. Łaska Boża wciąż świeci. Moi drodzy Amerykanie, najlepsze jeszcze przed nami. Pod koniec orędzia amerykańskiego prezydenta doszło do kolejnego incydentu, tym razem z udziałem Nancy Pelosi. Spikerka Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej ostentacyjnie podarła otrzymany od Trumpa egzemplarz jego przemówienia. Zachowanie Pelosi i niereagowanie większości demokratycznych kongresmenów na owacje, którymi republikanie raz po raz przerywali mowę Trumpa, zdaniem komentatorów pokazuje, że podział, jaki ma obecnie miejsce w amerykańskiej polityce, nie ma precedensu w historii Stanów Zjednoczonych od czasu wojny secesyjnej w latach 60. XIX wieku. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Pete Buttigieg, zdeklarowany homoseksualista, prowadzi po przeliczeniu 70% głosów w pierwszych prawyborach wśród demokratów w stanie Iowa. Buttigieg nieznacznie wyprzedził senatora Berniego Sandersa. W razie czego, jakbyście nie byli przyklejeni do swoich telefonów w ostatnich minutach, posłuchajcie. Trochę później niż spodziewaliśmy się, ale lepiej późno niż wcale. Nadeszły oficjalne, zweryfikowane wyniki ze stanu Iowa. One nie są jeszcze kompletne, ale pochodzą z większości okręgów i wskazują jednoznacznie, że prowadzimy. First place. Możemy zmienić sposób, w jaki Ameryka myśli o naszej przyszłości, zjednoczyć wszystkich i odważnie przewrócić stronę. Czy jesteście gotowi na wschód słońca, o którym mówiliśmy od początku kampanii, i ruszyć razem w kierunku przyszłości?
Wiem, że chcecie mi pomóc. Myślę, że doprowadzicie mnie do Białego Domu. Pracuję każdego dnia, żebyście byli ze mnie dumni. Dziękuję za wszystko. Z dumą informuję was, że ubiegłej nocy w Iowa dostaliśmy w pierwszej i drugiej rundzie najwięcej głosów. Później po przeliczeniu 62% pojawiły się jakieś problemy w liczeniu i nie mogli się połapać. Ale tu w New Hampshire mam nadzieję, że będą w stanie policzyć wasze głosy w trakcie wieczoru wyborczego i będę mógł ogłosić, że wygraliśmy. Po przeliczeniu głosów z ponad 71% okręgów 38-letni Buttigieg otrzymał 26,8%. To pierwszy otwarcie homoseksualny i najmłodszy kandydat w stawce. Tuż za nim uplasował się Bernie Sanders, na którego głos oddało 25,2% głosujących w Iowa. Kolejna w rankingu jest Elizabeth Warren z poparciem na poziomie 18,4%, co przekłada się na czterech delegatów. Zaskakująco słaby jest wynik dotychczas uważanego za faworyta Joe Bidena, który zdobył jedynie 15,4%, co oznacza brak delegatów. A teraz dla Państwa dwa polecenia na dzisiejszy wieczór w Republice. O 19 zapraszam na partię dziennikarskiego pokera, dziś z Dorotą Kanią. Dzisiaj z doktorem Jerzym Targalskim porozmawiamy o ojcu marszałka Senatu Stanisławie Grodzkim, który był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, oraz o Januszu Korwin-Mikke, który nawołuje do sojuszu z prezydentem Białorusi. A w drugiej części programu naszym gościem będzie Wojciech Korkuć, plakacista, którego plakaty są notorycznie niszczone na ulicach Warszawy przez zwolenników totalnej opozycji. Godzina 19, dziennikarski poker. O 21 zapraszam na program Ilony Januszewskiej na pomoc. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na kolejny odcinek programu Na Pomoc. Kilka miesięcy temu apelowaliśmy do Państwa o wsparcie finansowe Mai Kapłon. 24-letnia dziewczyna jest po 18 operacjach kręgosłupa. Przed nią ta najważniejsza i najdroższa. Miała ona jednak kosztować kilka milionów złotych. Udało się. Maja Kapłon jedzie na operację kręgosłupa do Stanów Zjednoczonych. To znaczy, że Państwo, czyli nasi widzowie, również macie ogromne serca. Choruję tak naprawdę od urodzenia. Mam skoliozę idiopatyczną. Pomimo tego, co przechodzi, jest pogodna i zawsze uśmiechnięta. Szczerze mówiąc, zdarzyło mi się już parę razy płakać i zadawać sobie pytania, dlaczego to znowu się dzieje. Muzyka jest dla mnie wylaniem wszystkich uczuć, które się we mnie głębią. Całej przeszłości, przyszłości, tego, co się na co dzień we mnie dzieje. Sport w Republice. O najważniejszych wydarzeniach sportowych ostatnich 24 godzin opowie Weronika Jaskółka. Witaj. Witam, dobry wieczór Państwu. Krzysztof Piątek strzelił pierwszego gola dla swojego nowego klubu Herty Berlin, ale nie pomogło to Berlińczykom w meczu trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Herta przegrała z Schalke Gelsenkirchen po dogrywce 2-3. Mimo porażki niemieccy dziennikarze są zgodni, że Krzysztof Piątek udowodnił swoją wartość, a co więcej uważają, że Hertha poprawiła swój styl gry właśnie dzięki obecności reprezentanta Polski na boisku. Co więcej, Piątek pokazuje, że nie ma żadnych problemów z wejściem do nowej szatni. Tak było we Włoszech i teraz podobnie jest w Niemczech. Trzy dni temu Krzysztof Piątek rozegrał 27 minut dla Herty. Wczoraj zaś znalazł się w podstawowym składzie i za okazaną szansę od trenera odwdzięczył się golem. Pod koniec pierwszej połowy udowodnił, że nie rozpamiętuje nieudanej rundy jesiennej w AC Milanie. W polu karnym otrzymał podanie od Kepkę, po czym bez namysłu oddał techniczny i precyzyjny strzał, który zakończył się bramką. Dla Piątka to pierwsze trafienie w barwach Herty i dopiero drugie w 2020 roku. Po jego trafieniu Berlińczycy prowadzili 2-0 i wydawało się, że są na dobrej drodze do awansu. Po zmianie stron jednak sytuacja na boisku diametralnie się zmieniła. Gospodarze dostali wiatru w żagle i coraz częściej gościli na połowie Herty. W ostatnim kwadransie zdołali doprowadzić do remisu po trafieniach Caliguriego oraz Harita i o losach meczu musiała zadecydować dogrywka. W niej bohaterem został Raman, który po kilkudziesięciometrowym sprincie z piłką pokonał bramkarza rywali i tym samym przypieczętował awans drużyny z Zagłębia Rury. Mimo porażki nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał Krzysztof Piątek. Wielu niemieckich ekspertów chwali Polaka za jego występ i uważa, że dzięki niemu Berlińczycy mogą wrócić na zwycięskie tory.
wybory. Hertha zmieniła swój styl gry, a duży wpływ na jej poprawę ma właśnie obecność reprezentanta Polski. Oby jednak tym razem dalsze losy naszego rodaka w Hercie potoczyły się zdecydowanie lepiej niż w Lombardii. Tak dalej, Krzysiek, niech strzela gola za golem dla Herty. Dawno nie byliśmy na parkietach NBA. Wczoraj kolejny popis Greka Janisa Antetokounmpo. O, takie to nazwisko. Tak jest. Trudne. No trudne. Wzrok kibiców NBA zdecydowanie przykuł pojedynek Janisa Antetokounmpo z utalentowanym i ogromnej postury Zionem Williamsonem. Grek pokazał jednak, gdzie jego miejsce i udowodnił wszystkim, że w pełni zasługuje na miano MVP ligi. Antetokounmpo rzucił w meczu 34 punkty i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad New Orleans Pelicans. Janis Antetokounmpo niemal w każdym meczu udowadnia swoją wartość oraz fakt, iż staje się wielkimi krokami jednym z najlepszych graczy NBA. Minionej nocy on i jego Bucks mieli trudne zadanie, bowiem czekało ich zatrzymanie wielkiego Ziona Williamsona, który mierzy 198 cm wzrostu i blisko 130 kg wagi. Utalentowany 19-latek tego dnia jednak został znakomicie poskromiony i rozegrał zdecydowanie jedno z najgorszych spotkań w tym roku. Kozły podwajały przy nim krycie, przez co Williamson trafił tylko 5 z 19 oddanych prób z gry. Po drugiej stronie parkietu problemów ze zdobywanie punktów nie miał Antetokounmpo. Greg zapisał przy swoim nazwisku 34 oczka, 17 zbiórek oraz 6 asyst, a wykorzystał 12 ze 17 oddanych rzutów z pola. Obok niego świetnie na parkiecie radzili sobie także Chris Middleton i Wesley Matthews, którzy dołożyli od siebie kolejne 20 i 17 oczek. Kozły wygrały dzięki świetnej postawie w trzeciej kwarcie. Ta odsłona zakończyła się wynikiem 42-24, a całe spotkanie 120-108. Milwaukee Bucks tym samym zostali 8. zespołem w historii NBA, który zwyciężył 43 ze swoich pierwszych 50 meczów sezonu zasadniczego. Takie statystyki czynią ich rzecz jasna liderami konferencji wschodniej, jak i całej ligi NBA. Na koniec jeszcze raz futbol. Wierzyć się nie chce, ale Cristiano Ronaldo skończył 35 lat. Cały czas prezentuje taką formę, jakby miał co najmniej 15 lat mniej. No właśnie, 35 lat temu przyszedł na świat ten, który stał się legendą piłki nożnej i jednym z najlepszych zawodników w historii tego sportu. Mimo okazałego jak na piłkarza wieku, Portugalczyk wciąż zachwyca swoją formą i bije kolejne rekordy. Geniusz futbolu kończy dziś 35 lat. Portugalczyk udowadnia jednak, że wiek to tylko liczby, ale jeśli jakiekolwiek go interesują, to tylko te związane ze statystykami na boisku. Ronaldo w miniony weekend sprawił sobie piękny prezent, bowiem w niedzielę miał miejsce 9 z rzędu ligowy mecz Juventusu, w którym wpisał się na listę strzelców. Co więcej, w barwach starej damy ma już na koncie 50 trafień, a potrzebował do tego zaledwie 70 spotkań. W całej karierze natomiast ma już na swoim koncie ponad 700 goli. Ronaldo jest na szczycie futbolu od 15 lat, jednak nie wydaje się, by ambicje tego zawodnika dało się zaspokoić. Znany jest ze swojej pracowitości i żelaznego rygoru. Dziś w swojej urodziny na pewno nie będzie próżnował, bowiem jest tytanem pracy. Jednak oprócz bycia wielkim piłkarzem jest także wspaniałym człowiekiem i kochającym ojcem. Po treningu z pewnością znajdzie czas dla rodziny i na urodzinowy tort. Innymi słowy, feliz aniversario. 100 lat, Cristiano. Salat Krystian również od nas z Weroniką. Weronika, dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, do zobaczenia.